Rozdział 14. Czarna dłoń Seta. Conan przebudził się z twardego snu równie błyskawicznie jak kot. I w okamgnieniu porwał się na nogi zdobytym mieczem, nim człowiek, który go dotknął, zdołał się odsunąć. Jakie wieści, Publio? Zapytał Cymmeryjczyk, rozpoznając gospodarza. Złota lampa jarzyła się niskim płomieniem, rzucając łagodną poświatę na grubą tapicerkę i bogate narzuty tapczanu, na którym spoczywał Conan. Publio, doszedłszy do siebie po chwilowym przestrachu, jaki mimowoli odczuł na widok gwałtownego przebudzenia swojego gościa, odparł: Znaleziono Cymmeryjczyka. Przybył wczoraj o świtaniu. Ledwie kilka godzin temu usiłował spieniężyć szemickiemu kupcowi ogromny, niezwykły klejnot, ale Szemita nie chciał mieć z nim nic do czynienia. Mówiono, że na widok kamienia pobladł pod swą czarną brodą i zamknąwszy kram, uciekł jak od zarazy. To musi być Belozo, mruknął Conan, czując zrodzone z niecierpliwej chęci działania pulsowanie w skroniach. Gdzie jest teraz? Śpi w domu Servia. Znam tę norę z dawnych czasów, burknął Conan. Trzeba mi się spieszyć, żeby mu któryś z portowych rzezimieszków nie poderżnął gardła dla tego kamienia. Narzucił na ramiona płaszcz i wdział hełm podany przez Publia. Każ osiodłać mego konia i trzymać go na podwórcu w gotowości, rzekł. Wracając, mogę być w pośpiechu. Nie zapomnę, Publio, coś tej nocy uczynił. Parę chwil później kupiec, stojąc w wychodzących na zewnątrz bocznych drzwiach, odprowadzał wzrokiem sylwetkę króla ginącą w mrokach ulicy. Żegnaj, korsarzu, warknął. Wart grzechu musi być ów klejnot, skoro szuka go człowiek, co właśnie utracił królestwo. Szkoda, że nie nakazałem swoim zbirom, by się nim zajęli przed rozpoczęciem roboty. Ale wówczas coś by mogło pójść nie po myśli. Niechaj Argos zapomni Amrę i niechaj utoną w pyle niepamięci moje z nim układy. Alejka za domem Servia. Oto, gdzie przestanie Conan być dla mnie niebezpieczny. Dom Servia, plugawy, cieszący się złą sławą, Lupanar, stał blisko nabrzeży, frontem do morza. Był to koślawy budynek z kamienia i ciężkich pokładni. Mając nieprzyjemne uczucie, że jest śledzony, Conan posuwał się alejką, która przebiegała pod ścianą owego domu. Wbijał wzrok w cienie zgęstniałe pod przysadzistymi gmachami, ale nic nie dostrzegł. I tylko raz usłyszał wątły szelest odzieży o skórę. Ale nie było w tym nic osobliwego. Złodzieje i żebracy jako noc długa myszkowali po dzielnicy portowej, lecz mało było prawdopodobne, by zaatakowali Conana, widząc jego odzianą w pancerz olbrzymią sylwetkę. Nagle gdzieś przed nim otwarły się drzwi i Cymmeryjczyk ślizgnął się w mroczny wykurz. Z owych otwartych drzwi wyłoniła się postać i ruszyła aleją. Nie skrycie, ale z tą naturalną bezgłośnością, jaka dana jest dzikiemu zwierzęciu. Gwiezdna noc dość dawała blasku, by obrysować jej profil, kiedy mijała przyczajonego Conana. Neznajomy był Stygijczykiem. Ogolona twarz o orlich rysach, płaszcz na szerokich ramionach nie pozostawiły co do tego żadnych wątpliwości. Szedł w kierunku plaży i przez moment zdało się Conanowi, że pod płaszczem ma ukrytą latarnię. Nim bowiem zniknął, dał się widzieć błysk łagodnego światła. Ale niemal natychmiast zapomniał Cymmeryjczyk o tajemniczej postaci. Spostrzegł bowiem, że drzwi, przez które wyszła z domu, wciąż są otwarte. Zrazu Conan zamierzał wkroczyć głównym wejściem i zmusić Servia do pokazania izby, w której śpi Belozo. Lepiej jednak uznał, jeśli zdoła się dostać do środka niepostrzeżenie. Kilka długich kroków i był przy drzwiach. Położył dłoń na zamku i mimowoli mruknął, bowiem jego doświadczone palce, wyuczone wśród zamoryjskich złodziei, powiedziały mu, iż zamek został wyłamany z zewnątrz przy zastosowaniu siły dość potężnej, by pogiąć ciężkie żelazne rygle, a nawet wyrwać okucia z ościeżnicy. Nawet pomysłu nie miał, jakim sposobem dokonano owych uszkodzeń, nie budząc przy tym całej okolicy. Żywił bowiem pewność, iż stało się to dzisiejszej nocy. Stwierdziwszy w swym domu wyłamany zamek, Servio niechybnie kazałby go naprawić,
mając na względzie pętających się w pobliżu portu licznych złodziei i zbirów. Zastanawiając się, jak odnaleźć izbę Zingarejczyka, Conan wszedł bezszelestnie ze sztyletem w dłoni. Posuwał się po omacku w zupełnych ciemnościach i nagle stanął jak wryty. Poczuł w swym pobliżu śmierć. Tak wyczuwa śmierć dzikie zwierzę, nie jako zagrożenie, lecz jako świeżo zabite, martwe ciało. Jego stopa natrafiła w ciemności na coś ciężkiego i podatnego. Ogarnięty nagłym niepokojem, tak długo macał wzdłuż ściany, aż znalazł półeczkę z mosiężną lampą i leżącymi obok stalą, chubką i krzesiwem. Po kilku sekundach strzelił migotliwy, niepewny płomień, a Conan rozejrzał się wokół spod przymrużonych powiek. Prycza, osadzona w surowej kamiennej ścianie, pusty stół i ława składały się na jedyne umeblowanie kwadratowej izby. Wewnętrzne drzwi były zamknięte i zaryglowane, a na ubitej glinianej podłodze spoczywał Belozo. Leżał na wznak, z głową wbitą w ramiona i wydawało się, że spogląda szeroko rozwartymi, przeszklonymi oczyma na poczerniałe belki stropu. Ściągnięte w zastygłym grymasie agonii wargi ukazywały wyszczerzone zęby. W pobliżu spoczywał miecz w pochwie. Rozchełstana koszula ukazywała brązową, muskularną pierś napiętnowaną czarnym, wyraźnym odbiciem dłoni. Conan patrzył w milczeniu, czując, jak na karku jeży mu się włos. Kromie, mruknął. Czarna dłoń Seta. W dawniejszych czasach widywał już ten znak. Śmiertelny znak złowieszczych kapłanów Seta, posępnego bóstwa władającego w mrocznej stygii. I nagle przypomniał sobie osobliwą poświatę emanującą spod płaszcza tajemniczego Stygijczyka, który wyszedł z tej izby. Serce na Kroma, mruknął. Miał je ze sobą. Rozwalił te drzwi czarami, zabił Beloza i ukradł serce. Był kapłanem Seta. Szybkie przeszukanie Zingarejczyka przynajmniej w części potwierdziło jego podejrzenia. Klejnotu nie było. W Conanie narastało nieprzyjemne uczucie, że to wszystko nie stało się przypadkiem i bez planu. Że tajemnicza stygijska galera przybiła do messantyjskiego portu w konkretnej misji. Jak mógł wiedzieć kapłan Seta, że serce pojawiło się na południu? Odpowiedź nie była bardziej fantastyczna od nekromancji, co pozwoliła zabić uzbrojonego człowieka jednym dotknięciem nagiej, otwartej dłoni. Usłyszał za drzwiami ukradkowe kroki i obrócił się jak wielki kot. Jednym ruchem wygasił lampę i dobył miecza. Uszy mówiły mu, że do wejścia zbliża się w ciemności grupa ludzi. A gdy jego oczy przywykły do mroku, zdołał dostrzec niewyraźne postaci ustawione półkolem przed drzwiami. Nie miał pojęcia, kim są, ale jak zawsze wziął inicjatywę we własne ręce. Miast czekać ataku dał nagle susa na zewnątrz. Ów niespodziewany manewr zaskoczył przyczajonych. Wyczuł i usłyszał nadbiegających ku niemu ludzi, zobaczył przed sobą skąpaną w blasku gwiazd zamaskowaną sylwetkę, a potem miecz zatonął w ciele, on zaś sam gnał ulicą, nim wolniejsi odeń myślą i czynem napastnicy zdołali go otoczyć. Biegnąc, usłyszał gdzieś w przodzie ciche skrzypnięcie wioseł i zapomniał o pościgu. Na wody zatoki wypływała łódź. Zaciskając zęby, zwiększył szybkość. Nim jednak dotarł do plaży, dał się słyszeć chrzęst lin i zgrzyt wielkiego steru w jego obsadzie. Nadpływające z nadmorza gęste chmury przyćmiły światło gwiazd i stojąc na piasku, Conan wytężał wzrok, by przebić ciemność nad czarną, niespokojną wodą. Coś się tam poruszało. Długi, niski, nabierający szybkości i ginący w mroku czarny kształt. Doszedł do jego uszu rytmiczny plusk długich wioseł. Obnażył zęby w bezsilnej wściekłości. Oto stygijska galera odpływała w morze, unosząc na pokładzie klejnot, który znaczył dlań tyle, co tron Akwilonii. Z okrutnym przekleństwem postąpił krok w stronę bijących o plażę fal i chwycił rzemień pancerza, gotów go zrzucić, by popłynąć za znikającym statkiem. Potem odwrócił się, usłyszawszy skrzypnięcie piasku. Zapomniał o swoich prześladowcach. Przybliżali się szybko. Pierwszy padł pod piorunowym ciosem miecza, ale pozostałych to nie powstrzymało.
Otoczyły go matowo połyskujące ostrza. Usłyszał wrzask i poczuł na dłoni wypływające jelita, gdy rozpłatał od dołu do góry czyjś brzuch. Do jego uszu dobiegł znany skądś głuchy głos, zachęcający napastników do ataku. Conan przerąbał się doń przez gęstwę, opadających go zewsząd młócących stalą postaci, a gdy wiatr rozegnał na chwilę płynące chmury i uczyniło się jaśniej, dostrzegł wysokiego, chudego mężczyznę z wielką, ciemną szlamą na skroni. Miecz Conana rozwalił jego czerep jak dojrzały melon. Potem opuszczony na oślep topór rąbnął w hełm, napełniając oczy króla powodzią iskier. Conan rzucił się w przód, poczuł, że jego miecz tonie głęboko i usłyszał skowyt agonii. Potknął się o ciało, a czyjaś maczuga strąciła mu z głowy powgniatany hełm. W następnej chwili cios spadł wprost na obnażoną głowę. Król Akwilonii osunął się na wilgotny piasek. W mroku sapały nad nim wilcze postaci zbirów. Odrąbmy mu łeb, mruknął jeden. Daj mu już spokój, burknął drugi. Pomóż mi lepiej przewiązać rany, zanim wykrwawię się na śmierć. Przypływ zmyje go do morza. Leży na skraju fal. Łeb ma rozwalony, nikt by nie przeżył takich ciosów. Pomóż mi ściągnąć jego zbroję, przynaglał inny. Dostaniemy kilka sztuk srebra i spieszmy się, nadchodzą jacyś pijani żeglarze, znikamy. Nastąpiła chwila gorączkowej krzątaniny, a potem rozległ się w mroku cichnący odgłos szybko biegnących stóp. Pijacki śpiew marynarzy rozbrzmiewał coraz głośniej. W tej komnacie Publio, który nerwowo przechadzał się przed oknem wychodzącym nad zatokę, okręcił się nagle z przestrachem. Dobrze wiedział, że drzwi były zareglowane od środka, a przecież teraz stały otworem, a w komnacie pojawiło się czterech ludzi. Na ten widok po jego ciele przebiegł dreszcz. Wiele osobliwości widział Publio w swoim życiu. Nic jednak podobnego. Byli wysocy i chudzi, a o żółtych, owalnych twarzach ocienionych kapturami długich czarnych szat. O ich rysach nie potrafiłby nic powiedzieć, lecz z niepojętych powodów czuł zadowolenie, że tak właśnie jest. Każdy trzymał w dłoni osobliwy, centkowany kostur. — Kim jesteście? — zapytał łamiącym się głuchym głosem. — Czego sobie życzycie? — Gdzie jest Conan, który był królem Akwilonii? — zapytał najwyższy z czterech, a jego beznamiętny głos przyprawił Publia o drżenie. — Nie wiem, o kogo ci chodzi — wyjąkał kupiec, którego zwykłą pewnością siebie wstrząsnął niesamowity wygląd gości. — Nie znam takiego człowieka. Był tutaj, zareplikował tamten, nie zmieniając tonu. Jego koń stoi na dziedzińcu. Powiedz nam, gdzie jest, zanim wyrządzimy ci krzywdę. Gebalu! Wrzasnął Publio gorączkowo i wycofując się rakiem przylgnął do ściany. Gebalu! Czterech Kitajczyków patrzyło nań beznamiętnie. Jeśli przyzwiesz swego raba, umrze, ostrzegł jeden, potęgując jeszcze przerażenie Publia. — Gebalu! — zawył kupiec. — Gdzie jesteś, żeby cię zaraza? Złodzieje mordują twego pana! Po drugiej stronie drzwi rozległy się szybkie kroki i do komnaty wpadł Gebal. Potężnie umięśniony szemita, średniego wzrostu o gęstej, kręconej brodzie. Trzymał w dłoni krótki, szeroki miecz. Patrzył na czterech intruzów z tępym zdumieniem, nie mogąc pojąć, skąd się tu wzięli i przypominając sobie niejasno, że przysnął na schodach, których miał strzec i którymi musieli tu dotrzeć. Nigdy dotąd nie zasnął na służbie. Jego pan wrzeszczał histerycznie, więc z cofniętym do pchnięcia muskularnym ramieniem szemita pogonił na przybyszów jak atakujący byk. Ciosu jednak nie zadał. Ramię w długim czarnym rękawie wystrzeliło w przód, wysuwając daleko długą laskę. Jej czubek ledwie dotknął szerokich piersi szemity i natychmiast odskoczył. Przypominało to przerażająco atak węża. Gebal stanął jak wryty, napotkawszy, rzekłbyś, masywną barierę. Jego byczy łeb opadł na piersi, miecz wysunął się z palców, a potem cała postać spłynęła powoli na posadzkę. Zupełnie tak, jakby zwiotczały mu nagle wszystkie kości. Publio zwymiotował. Nie wrzeszcz już więcej, poradził najwyższy z Kitajczyków. Twoi słudzy krzepko śpią, ale jeśli ich pobudzisz, umrą, a ty razem z nimi. Gdzie jest Conan? Udał się do domu Serwia obok portu w poszukiwaniu Zingaryjczyka Belozo, wykrztusił Publio, tracąc wszelką chęć oporu.
Kupcowi nie brakło odwagi, ale niesamowici goście zmienili w wodę jego szpil. Zdrygnął się konwulsyjnie, usłyszawszy na schodach donośny w złowieszczej ciszy odgłos szybkich kroków. — Twój sługa? — zapytał Kitajczyk. Publio bez słowa pokręcił głową, bo język mu przysechł do podniebienia. Jeden z przybyszów zerwał z łoża jedwabną narzutę i przykrył nią zwłoki. Potem wszyscy czterej roztopili się za kotarą, wcześniej jednak najwyższy mruknął. Spytaj tego człowieka, czego chce, a potem szybko się go pozbądź. Jeśli nas zdradzisz, żaden z was nie wyjdzie przez te drzwi. Nawet znakiem mu nie pokaż, że jest tu ktoś oprócz ciebie. I wymownie uniósłszy kostur, zniknął za kotarą. Publio zadrżał, z trudem tłumiąc chęć wymiotów. Mogła to być igraszka światła, ale odniósł wrażenie, iż laski poruszają się chwilami same, jak gdyby posiadając w sobie jakąś niepojętą postać życia. Z najwyższym wysiłkiem wziął się w garść i obdartemu łotrzykowi, który wpadł do komnaty, zaprezentował postawę opanowaną. — Uczyniliśmy, jak sobie życzyłeś, panie — zakrzyknął przybyły. — Barbarzyńca leży martwy na piasku. Publio wyczuł ruch za kotarą i o mały włos byłby się rozpękł ze strachu. Nie bacząc na nic, opryszek ciągnął. — Twój sekretarz Tiberio zginął. Barbarzyńca go usiekł, jak i czterech moich kompanów. Przynieśliśmy tu ich ciała. Prócz paru srebrnych monet barbarzyńca nie miał przy sobie nic. Czy są dalsze rozkazy? — Nie — wydusił Publio pobladłymi ustami. — Odejdź. Opryszek skłonił się i pospiesznie wyszedł, wynosząc niejasne przekonanie, że prócz małomówności oznacza się Publio słabym żołądkiem. Czterej Kitajczycy wyłonili się z zamakaty. — O kim mówił tamten człowiek? — zapytał najwyższy. — O pewnym wędrowcu, co mi się naraził — wysapał Publio. — Kłamiesz — odparł Kitajczyk spokojnie. — Mówił o królu Akwilonii. Czytam to z twej twarzy. Siądź na tej kanapie, siedź bez słowa i bez ruchu. Pozostanę z tobą, a trzej moi towarzysze pójdą poszukać ciała. Siedział więc i trząsł się ze strachu przed pilnującą go nieprzeniknioną postacią, aż trzech pozostałych, pojawiwszy się na powrót w komnacie, oznajmiło, że na plaży ciała Cymmeryjczyka nie ma. Publio nie wiedział, czy martwić się, czy cieszyć. Znaleźliśmy miejsce, gdzie odbyła się walka, powiedzieli. I krew na piasku. Ale król zniknął. Czwarty Kitajczyk nakreślił na dywanie swą centkowaną laską niewidoczne symbole. Czyście nie wyczytali, czego z piasku? Zapytał. Tak jest, odparli. Król żyje i podążył statkiem na południe. Wysoki Kitajczyk uniósł głowę i popatrzył na Publia, który od tego spojrzenia okrył się obfitym potem. Czego sobie ode mnie życzycie? Wybąkał. Statku, odrzekł Kitajczyk. Dobrze obsadzonego na długą podróż. Na jak długą podróż? Wyjąkał Publio, ani myśląc o odmowie. Może na koniec świata, odpowiedział tamten. Albo do ognistych oceanów piekieł, co leżą jeszcze dalej.